determinacja uzależnia stan emocjonalny od powodzenia realizowanego przedsięwzięcia. Z tego też powodu każdy akt oporu świata zewnętrznego, czyli powszechnie rozumiane niepowodzenie, jakie dotyka nas, gdy stajemy w szranki z rzeczywistością, uwalnia w nas emocje negatywne od żalu, rozpaczy, załamania, furii, a w związku z tym szeroko rozumianej agresji. Intensyfikacja owych zdeterminowanych stanów, zatem nawarstwienie się poczucia wstydu i poniżenia, jakich jednostki doświadczają w swoim życiu, jest pokłosiem procesu socjalizacji, który, uzasadniając swoją niemoc w obiektywnej kalkulacji ludzi, zmuszony jest do determinacji właśnie, gdyż jedynie determinacja pozwala zachować pozory racjonalności funkcjonowania, by nie stracić twarzy do szczętu w spotkaniu z iluzją życia. Każda forma determinacji powoduje powstanie zjawisk przeciwstawnych, gdyż determinacja jest konsekracją i racjonalizacją status quo. Przeto wszystko, co zatrzymuje ruch, tocząc przez świat raka swego umysłu, musi napotkać opór w postaci odpowiedzi wszechświata na ten występek, który objawia się ukazaniem na arenie wydarzeń wrogów, rywali, którzy podejmą walkę, by dążyć w zależności od możliwości do zwycięstwa. W niektórych przypadkach nawet absolutnego, jak to się dzieje w przypadku władców, polityków, a nawet sportowców czy pisarzy. To, co jest zdeterminowane, musi przybrać formę, która wyrazi jego skrzywienie poznawcze. Jest to sygnał wysłany do rzeczywistości, iż staje do wyścigu o najwyższe trofeum, czyli zgubę dla siebie i ludzkości. Owa forma zwrócona jest w stronę społecznej aprobaty, czyli w kierunku zmysłów biologicznych, które opierają się na funkcjach poznawczych charakterystycznych dla środowiska naturalnego, które człowiek przejmuje diametralnie odwrotnie od organizmów bez świadomości tworzących wszelkie ekosystemy. Przyroda czeka bowiem biernie, nieświadomie na swoją zagładę. Zwierzę człowiecze nie może się zagłady doczekać. Prawda boli, bo musi boleć. Gdy boli prawda, znaczy, iż jest prawdą. Problemem zaś jest tylko rozpatrzenie, czy możemy znieść ból, jaki jej towarzyszy. Dla sportowca ból jest czymś naturalnym. Uczy się go znosić, walcząc z każdą ze swoich słabości. Pragnie przezwyciężyć wszelkie ograniczenia fizjonomiczne i nie tylko. Aby w chwale stanąć na Olimpie ludzkich osiągnięć, być Bogiem. Prawda zaś dla człowieka kochającego odbiera mu władzę nad sobą. Godzi się być słabym, gdyż jego cała siła i szczęście pochodzi właśnie z jego słabości. To człowiek, który nie jest chytry, nie przyjmie pokusy z zewnątrz, bowiem to oznacza determinację. Pułapka samego Stwórcy, który stworzył szereg zasadzek, by pozwolić człowiekowi wybrać wolność, a gdy zechce pozostać w więzieniu, jego sprawa. Przygotowanie do ekspiacji powinno być narodowym, ale przecież także globalnym postulatem. Nikomu jednak nie w głowie ekspiacja, gdyż ważniejsze wydają się być sprawy fundamentalne z punktu widzenia natury bytu. Natura owa jest dostojeństwem nie byle jakim. To walka z godną pożałowania czcią o udowodnienie swojej racji na tle wspólnoty, która wypracowała szereg patetycznych rytuałów, które raz za razem wyciąga z rękawa, by nie umniejszyć swej patetycznej godności.